Witam gorąco na moim kanale i zapraszam do być może nowej serii z gry Get Even, polskiej gry stworzonej przez Farm 51 bodajże, tak się nazywa. Zawsze chciałem to ograć, ale jakoś tak ciągle mi to omijało. Więc może w końcu... damy radę. Mam takie słuchawki. Nie mam pojęcia, jak to wpłynie na nagranie. Ustawienia gry trzeba zobaczyć. Poziom trudności traumatyczny. Spoko, nie będzie traumatyczny. Zastanawiam się, czy ta gra jest jakoś trudna. Nie da się muzyki ściszyć czy coś. Okej, tu byliśmy. Dobra. Jedźmy z nową grą. Zobaczmy, co zobaczymy. No, napisy mogliby zrobić jeszcze mniejsze, kuźwa. We will be recording, as is our legal right. However, anything you do witness will not be either admissible or provable in a court of law. Hang on. I'm still not sure if this is... right. I need a decision. Now. We're against the clock. Any longer and we risk cellular breakdown. Okay. I'm ready. I'm ready. Lala, jaka grafika. Szkoda, że nie wspiera nowych konsol, ale... Save the girl. Black trzyma się z dala od miejsca przekazania okupu. Mamy dziewczynę. Nie zdołasz jej uratować. Odpuść. Co, mogę to schować? Nie mogę. Jak widziałem jakieś gameplaye czy coś, to coś ludzie się strzelali w tej grze. Chciałby się powiedzieć, że swojskie klimaty, ale czy ja wiem? Jakiś dron tam fruwa. Ciekawe, czy jest sposób tutaj zwiedzać te tereny. Czy jakieś znajdźki są. To jest jakieś wejście? Czy ja stąd wyszedłem? O,
się wejść. Aha. Wyposaża w broń lub przełącza pomiędzy uzbrojeniem. O kurwa. Myślałem, że to jest jakaś gra detektywistyczna. A jak karabin dostałem, jakbym w Call of Duty grał. Panie kochany. Przytrzymanie ekwipuje twój telefon. A po co mi? A, takie zbliżenie mogę robić. Tak jak mamy karabin, to idziemy z karabinem. Oczywiście z nóg swojej postaci nie widzę. Tak z innych gierek jeszcze polskich firm, to bym chętnie obserwera obgrał. Nawet była przecena na 70 zł, ale to wydaje mi się, że nadal sporo. Get Event teraz kupiłem za 15 zł. W fajnej promocji. To można ograć. Po co mi ta spluwa? Do kogo ja tu będę strzelał? Do terrorystów jakichś? Czy co? Da się przykucnąć? Da. Zielone diody z boku telefonu naprowadzą się na dowody rzeczowe. Przytrzymaj menu telefonu. Matko Bosko. Skaner. Termowizja. Kuźwa. Latarka UV. Będzie moje ślady nasienia szukać. Co ja to mam jeszcze wziąć? Termowizję? Aha, skaner. Przeskanuj. Spróbuj przeskanować zniszczonego drona. Biała ramka, kolor zielony. Okej. Zanalizujmy to. FDG Drone Flight Controller Board. This is military grade. No co ty? Aha, czyli przestało się palić te zielone badziewie, to... Gdzie mam iść? Normalnie jak w Outlaście się czuję. W sumie kupiłem na przecenie Outlasta jedynkę z dodatkiem. Dwójkę chyba też mam. Może kiedyś ogram. Zresztą Resident Evil 7 i dwójka też czekają w kolejce do ogrania. Może kiedyś się ogra. Zastanawiam się, czy w tej grze coś ma mnie straszyć, czy co? Wszystko pozamyka. Chyba cyski były. Niby używali fotogrametrii, czy jakoś tak to się nazywa.
nie ma polskich napisów na ścianach. Coś mi się obiło, że oni to w Gliwicach focili, czy gdzieś. Lepiej wziąć karabin. O. W sensie. Co? Jak to leciało? Mam trzy. Aha. Tu coś jest. DNA found. Female. 18 to 22 years of age. Where'd they take her? Latarka UV. Okej. Fajny mieć taki telefon, co gada. A, tu ktoś związany był. Kuźwa. To się da otworzyć? Tajemnicza dłoń. Oczywiście. O, da się coś z tym zrobić? Czemu jeszcze pokazuje mi te trzy? A. No człowieku, to ja przecież w życiu tego nie znajdę, tak? DNA found. Sample corrupted. Shit. Shit to kurwa? No dobra. Domino. Kafka plus domino równa się... Nie wiem co. Cigarette. Partial fingerprint found. No matches in biometric database. Też powiedz kurwa. Okej. Tam chyba coś na stole. Co oni z tym napisem domino się powtarza non stop. Sejwik skoczył, dobra. Wejdźmy tutaj zatem. Mógłby chociaż koleś rękę wysłać, że otwiera te drzwi czy coś. A, czyli to tak podpowiada, rozumiem. Nitrazepam detected. Active ingredient used for sedation. Must have drugged her. No musieli, musieli. Neutralizacja to szybki, cichy sposób pozbycia się wroga, ale można je używać tylko z bliska. How do you like this? Tylko zneutralizujmy.
Co, mogę go przeskanować czy coś? O, pistolet z tłumikiem mam. Matko Bosko. I się mogę przechylać na boki. Niesamowite. Co, nie mogę z bok zbadać? Do kogo ty koleś strzelałeś tutaj? Analyzing ballistic evidence. Weapon recognized. Semi-automatic pistol. To żeś kuźwa powiedziała coś, czego nikt nie wie. No ciekawe. Czy ja mógłbym do tych puszek postrzelać? Nie rusza, nie da się ten. Otoczenia ruszyć. Gdzie mam iść? Telefon miałeś wyciągnąć, ojciec. Nic się zielonego nie pali, to znaczy, że nic ciekawego nie ma. Locked. No ty, no co ty? Szkoda, że jeszcze nie powiedziałeś zamknięte od drugiej strony. Aplikacje, mapa. Wszystkie poruszające się obiekty są zaznaczone na mapie. Tak? Mapa, mapa, mapa. Kuziwa mapa. O! Widzę, że techniką to... Technikę tę mamy boską. Tylko zastanawia mnie... Po cholerę mi tyle tych karabinów. Będą jakieś strzelaniny, kurde? Po lewej mamy kolesia. A tutaj ślepy zaułek. O kuźwa. Koleś się odwraca, czy jak? Czy was jest dwóch tak w ogóle? Chyba na górze są, kuźwa. Się srama. A ich tu nie ma. Szybko chodzą.
Zastanawiam się, co to tak klika jak zegar jakiś. I co? Źle poszedłem? Nie kumam. Aha. Na kuskach nie da się drzwi otwierać, rozumiem. Wszystko pozamykane. Moja postać cienia nie rzuca. Wampir normalnie. Normalnie niespodzianka ci. Że wszystko pozamykane. Oczywiście jak ja do nich dochodzę, to oni też się przesuwają. To się zdziwiłem, że te drzwi są otwarte. Teraz iść w lewo, czy tu w prawo? Zobaczę, co tutaj dają. Aha. Nic nie dają. Co tak kuźwa mi tu klika, jak zegar? Coś się odlicza? Jakaś bomba? Matko Boska. Fajne. Shit. Czemu shit? Kurde, ale pistolet taki na tym, kurde. Sorry, chyba ci chłopaka albo męża zabiliśmy. Ale taka praca. W sumie
Co ja nie wiem, jaka to jest fabuła. Jestem detektywem, żołnierzem. To jest chyba ta dziewczyna, co mam ją uwolnić? Why is the bomb armed? Where the fuck is Mike? He's probably on his phone. Fucking typical. Find him. All right. Who's that? Take him out. Serio? No spoko, strzelanie. Stay away from me. Stay away. Hey, shh. It's okay. I'm a friend. I'm here to help. Did my dad send you? I know you're scared, but you have to be quiet. Can you do that for me? I'm gonna get you out of here. I heard the code. It's 3001. I'm sure of it. Please, please. 3-0-0. No ale nie zdążyłem, ty. Co, zabiłem ją? Czy to jakaś retrospekcja? Nie kumam. I co, teraz pod jakąś bramą się obudziłem? My head. There was a bomb. A girl. I don't remember this place. What the fuck is going on? Czekam w budynku B zgodnie z ustaleniami. Okay. Looks like I'm going to building B. Dobra, ale to do budynku B pójdziemy w następnym odcinku. Gierka dosyć zakręcona. Ilość karabinów mnie przeraża. Bardziej się spodziewałem jakiejś gry detektywistycznej, chodzonej. Badaniem śladów. A to jakieś kurwa... kurde, chciałem powiedzieć... karabiny, za rogu można strzelać, jakieś termowizje, kurde. Niesamowite. Ale ciekawie zakręcona jak na razie. Więc z chęcią ponagrywam dalej jakieś kolejne odcinki. Ale już kończmy ten pierwszy jakby wprowadzający. Dzięki za obejrzenie i zapraszam gorąco na kolejne z tej serii. Jeszcze raz dzięki, hej.